Przypatrując się temu, w jaki sposób Polacy pomagają obecnie uciekinierom zza wschodniej granicy z Ukrainy, która objęta jest wojną, postanowiliśmy z moją żoną Alą oraz z Piotrem Szlachtowiczem z Wrealu 24 sprawdzić, jak inne narody pomagają Ukraińcom. Postanowiliśmy odwiedzić Zachony, granicę węgiersko-ukraińską oraz Wysnę Nemeckę, granicę ukraińsko-słowacką. Witaj Polko, witaj Polaku. Razem z Piotrkiem Szlachtowiczem i moją Alą przyjechaliśmy dzisiaj do Zachony. Jest to przejście graniczne między Ukrainą a Węgrami. Kilka dni temu razem z ekipą w Real 24 byliśmy na przejściu w Medyce, przejściu polsko-ukraińskim i widzieliśmy morze Polaków, morze osób, które pomagały osobom uciekającym z Ukrainy, witały ich wodą, posiłkami, pomagały potem dalej rozlokować się ukraińskim uciekinierom w Polsce. Postanowiliśmy przyjechać osobiście, żeby sprawdzić, w jaki sposób tutaj na granicy ukraińsko-węgierskiej są witani uchodźcy i uciekinierzy z Ukrainy i jak wygląda tutaj pomoc humanitarna. I muszę powiedzieć, że nie wiem, szczerze powiedziawszy, co powiedzieć, dlatego że tutaj na granicy ukraińsko-węgierskiej, która jest za mną, nikogo nie ma. Mieliśmy w planach zrobienie wywiadów, mieliśmy w planach porozmawianie z osobami, które tutaj, tak jak w Polsce, powinny pomagać, powinny roznosić wodę, posiłki, powinny pomagać uchodźcom z Ukrainy w tym, żeby się potem bezpiecznie dostali do domów, zarówno po stronie węgierskiej, jak i w zachodnich państwach Europy. Natomiast niestety tutaj nie mamy z kim porozmawiać. Próbowaliśmy nawiązać rozmowę ze służbą tutaj celną, natomiast nikt nie chce rozmawiać. Zostaliśmy poproszeni, żeby nie podchodzić bliżej do granicy i żeby tam nie nagrywać. Więc kolejnym krokiem teraz będzie próba zarejestrowania tego, co się dzieje na przejściu węgiersko-ukraińskim, na przejściu PKP, które jest kilka kilometrów stąd. Jedziemy tam teraz z Alą i z Piotrem. A potem postaram się dostać na granicę ukraińsko-słowacką, żeby zobaczyć, jak wygląda sytuacja w tamtym państwie, na tamtej granicy. Więc raz jeszcze w Zachonach, na granicy węgiersko-ukraińskiej. Czekamy tutaj dobre kilkanaście minut. Nikt nie wjeżdża, nikt nie wchodzi. W Polsce to, co się dzieje, jest absolutnie sytuacją bezprecedensową. Pomoc, jakiej udzielamy stronie ukraińskiej, jest absolutnie unikalna na skalę Europy. Granica jest otwarta. Nikogo nie ma, sporadycznie tylko pojawiają się samochody osobowe, nie ma tutaj autobusów, nie ma tutaj tak jak w Polsce stosów pieluch, stosów soczków, nie ma tutaj wolontariuszy, nie ma tutaj straży pożarnej, nie ma tutaj policji, nie ma tutaj nikogo. Zaskoczeni sytuacją na przejściu granicznym w Zachony postanowiliśmy pojechać na dworzec PKP. I kolejnym miejscem, które sprawdzamy dzisiaj z moim Alą i z Piotrkiem Szlachtowiczem z Wrale 24, to jest dworzec PKP Zachony. Tutaj dopiero spotkaliśmy pierwszych uchodźców z Ukrainy. Tutaj rzeczywiście pojawiają się kobiety z dziećmi. Jest bardzo dużo policji. Za mną jest punkt, gdzie mogą się uchodźcy rejestrować. Z drugiej strony budynku po mojej lewej stronie jest dworzec PKP. Tam przed chwilą zerknąłem. Pierwszy pociąg przed chwilką się pojawił, po kilkunastu minutach. Te osoby najpierw się muszą zarejestrować, czyli to jest coś, czego zdaje się brakuje chyba u nas w naszej ojczyźnie, i potem te osoby są albo rozwożone autokarami. Natomiast jak widzicie za mną, tych osób nie jest bardzo dużo. Aczkolwiek tutaj rzeczywiście, jeżeli już się pojawiają uchodźcy, są to kobiety z dziećmi. Jest dużo policji i są również osoby w czerwonych kurtkach, które mają w reklamówkach przygotowane posiłek, właściwie rzeczy takie podstawowe do jedzenia. Tych osób tutaj, jak widać, jest dosłownie może kilkanaście. Piotr Szlachtowicz próbuje namówić jakieś osoby do tego, żeby udzieliły wywiadu, chociaż ludzie się boją. Ci, którzy przyjeżdżają tutaj, mówią, że nie chcą udzielać wywiadu, dlatego że ich mężowie, ich synowie walczą na Ukrainie z inwazją wojsk rosyjskich. Oni tutaj uciekają i po prostu chcą jak najszybciej znaleźć schronienie.
Na pierwszy rzut oka ta pomoc, która tutaj jest udzielana, jest oczywiście udzielana na mniejszą skalę niż to, co się obecnie dzieje w Polsce. Polska jest ewenementem na skalę europejską. Kiedy mówiliśmy o tym, że zarówno w telewizji, jak i na przykład z Wieży Mariackiej puszczany jest hymn ukraiński na terytorium Polski, zarówno Węgrzy, jak i Słowacy patrzyli na nas z wielkim zdziwieniem. Te narody zwyczajnie pomagają, pamiętając o swojej tożsamości narodowej. Jak wygląda sytuacja na Ukrainie? Sytuacja i wojna jest straszna. Uczę w szkole muzycznej. 70-80% uczniów i nauczycieli wyjechało. Ma pani tutaj przyjaciół? Nie, nie mam. Jedę do Warszawy. Do Warszawy? Tak. Rozmawiając z ludźmi, łatwo się zorientować, że do Polski nie tylko trafiają uchodźcy zza wschodniej polskiej granicy, ale także osoby, które przekraczają granicę słowacko-ukraińską i węgiersko-ukraińską. Zatem wydaje się, że liczba uchodźców, którzy docierają do Polski z Ukrainy, powinna być mocno niedoszacowana. Jedziemy teraz na granicę ukraińsko-słowacką, żeby zobaczyć, w jaki sposób tam są przyjmowani uchodźcy i jaka pierwsza pomoc jest im udzielana. Wyżne Nemeckie to kolejne miejsce, które dzisiaj odwiedzamy. Za mną bardzo skromny, właściwie składający się z trzech namiotów, obóz. Miejsce, gdzie można się schronić. W Polsce u nas dużo ludzi daje własne mieszkania, własne domy. U nas jest w Polsce około 10 euro za jednego Ukraińca. U nas 7 euro, Ukraina dospiela osoba, a myślę 3 euro albo 50 dzieci. Czyli 7 euro dorosła osoba, 3 euro dziecko. U nas wszyscy mają po 10. Jak byliśmy na Węgrzech, to widzieliśmy głównie kobiety i dzieci. U nas w Polsce są kobiety, co uciekają, nie? Przed wojną dzieci, ale też są u nas studenci, bądź osoby, które nie uciekają przed wojną. U nas w Polsce dużo się na ten temat debatuje, rozmawia się. Czy u was tutaj na granicy, oprócz kobiet i dzieci, też macie taki problem, że próbują granicę wam przekroczyć ci, którzy tutaj przyjeżdżają za pieniądzem, a nie żeby uciekać z Ukrainy? Może się to stać, ale zatiaľ to nejak nerešimo. To nikto nestíha riešiť. Proste je tam nejaká policia, ktorá si to trošku preveruje, kto nemá pás alebo niečo, musí odozdať tie odtisky palcové, všetko to sa zaevidujú, aby bolo vedieť. Čiže normálne všetko sprevzáte, tak? Čiže tak, jak pašport, bez pašportu nevejde. No vyjde, ale musí sa tam zarejestrovať. Zarejestrovať všetky tie veci musí. Od kilku dní jak przyjeżdżają osoby z Ukrainy, tak samo zresztą na Węgrzech, nie ma kwarantan, nie ma maseczek i nie ma COVID paszport, nie ma, bo że pomóc, jak jest na Słowacji? Ani tu już nie, nic. Bez tego wszystkiego. A wewnątrz na stacji benzynowej? U nas już się zruszy, wiesz, bez wszystko. Wszystko, od kiedy macie to? Dwa tygodnie temu, tak na żart. Tak, jak ta wojna się zaczęła, tak. Tak, to przedtem tiesne było zruszone, a asi tak dwa tygodnie. A to znieśli przed wojną? Jeszcze przed wojną. Jeszcze przed wojną. Patrząc na to, w jaki sposób Ukraińcom, uciekinierom wojennym, którzy potrzebują pomocy, pomagają inne państwa, nie można nie dostrzec tego, że Polska pomaga w sposób absolutnie nadzwyczajny. Miejsce, w którym jesteśmy, czyli Wyżne Nemeckie, to jest miejsce już, gdzie możemy zdecydowanie więcej ukraińskich uchodźców spotkać. Ze mną jest taki plac, gdzie jest rozbite około 10, może 15 namiotów. Tutaj można zjeść kiełbasę, tutaj można napić się ciepłej herbaty i zjeść ciepłą zupę. Na lewo ode mnie, czyli z tej strony, jeżeli macie odbicie lustrzane, ci panowie
na czarno ubrani z opaskami na swoich ramionach z napisem policja, to osoby, które również tak zwanym cywilu starają się tutaj zabezpieczyć miejsce i zapowiedziano, że wszyscy się czuli bezpieczni. Jest zdecydowanie więcej osób, kobiety z dziećmi bez wątpienia. Policja słowacka pomaga, jak również służby mundurowe. Z tej strony tutaj się znajduje również taki plac, gdzie można podejść i otrzymać bezpłatnie ciepłą kurtkę i ubranie, jeżeli ktoś uciekał z Ukrainy i miał czasu wziąć ciepłe rzeczy. W porównaniu do Przemyśla, z racji też wielkości tej granicy, to oczywiście to dwa miejsca, które ciężko i z medyką, w porównaniu z medyką, to są dwa miejsca, które ciężko ze sobą porównać. Niemniej w porównaniu z Węgrami, z Węgrami czuć, że ludzie uciekają od wojny i są osoby, które niosą im pomoc. Piekielnie zimno, ale bardzo dużo rozgrzanych do czerwoności serc, które chcą pomagać uciekinierom z Ukrainy. Przed chwilką sam osobiście umacniałem ten namiot, który jest za mną, dlatego że tu jest dużo takich prowizorek, ale prowizorek wynikających z tego, że było mało czasu, żeby przygotować pomoc dla matek z dziećmi, bo tutaj na granicy słowacko-ukraińskiej trzeba przyznać, nie spotykam osób, które nie wyglądają na uciekinierów ze względu na trwającą wojnę. Widzi się tutaj głównie przekraczające granice kobiety z dziećmi. Zimno, ale Polski Czerwony Krzyż, właściwie Słowacki Czerwony Krzyż robi co może. Pojawiają się również tutaj księża bądź zakonnicy. Ciężko tak naprawdę do końca rozpoznać, dlatego że wszyscy mają ubrane również ciepłe kurtki. Nieustające morze osób, które potrzebują pomocy. Co jakiś czas tutaj policja musi rozładować korki autokarów, dlatego że samochody osobowe wjechać na to miejsce nie mogą, natomiast autokary starają się na bieżąco pomagać tym ludziom, żeby mogli dostać się do ciepłych mieszkań. Miejsce oczywiście bardziej przypomina medykę niż granicę pustą dzisiaj. Granicę między Ukrainą a Węgrami. Biegnę do Piotra Szlachtowicza i razem z moją Alą idziemy znaleźć kolejne osoby, które udzielą wywiadu. Muszę powiedzieć, że jest to pewna trudność. To nie jest tak, że każda osoba, która tutaj napotykana, widać, jest zmarznięta, pytana przez nas, czy chciałaby udzielić wywiadu. Ludzie się po prostu zwyczajnie boją. Właśnie wróciliśmy z misji ratunkowej. Ratujemy psy. Psy są z miejscowości leżącej na południe od Kijowa. Były w schronisku, bez wody i jedzenia. Ochotnicy zadzwonili do nas, prosząc o ratunek. We Włoszech jest wiele rodzin, które chcą przygarnąć te psy. Mają teraz swój dom. Więc bierzecie te bezdomne psiaki do Włoch? Jesteśmy w specjalnym namiocie na granicy. Jesteśmy razem z Piotrem, razem z Darą, w specjalnym namiocie. Tutaj jest ciepło, tutaj osoby, które czekają na autobusy, na to, żeby pojechać dalej, mogą chwilę odpocząć. Te głosy dzieci, które słyszycie, to głosy małych brzdąców, które próbują znaleźć normalność w tej nienormalnej sytuacji. Rozmawialiśmy również z mieszkańcami, którzy pomagają i pytaliśmy, czy z rozgłośni radiowych bądź w telewizji mogą usłyszeć ukraiński hymn. Zaprzeczyli. Powiedzieli, że wciąż pamiętają, że są Węgrami, że są Słowakami, ale pomagają. Tak zwyczajnie, po ludzku, z otwartym sercem. Żadne z państw, które odwiedziliśmy, nie zapomniało o swojej tożsamości. W żadnym z tych państw nie widzieliśmy niebiesko-żółtych flag. A, za to. Za tą tutaj, tak? No. Dobra, dzięki.
Co? To miało jakieś znaczenie, nie? Za tą dom. I tak to nagrywam cały czas, także. Tak, no. Masz tak, się pan wyprasza. Mamy to? Tak. Dobrze, czas na podsumowanie naszej eskapady. Eskapady na granicę węgiersko-ukraińską i słowacko-ukraińską. I czas na takie na gorąco pierwsze wnioski, które nasuwają się od razu do głowy po tym, co zobaczyliśmy na obydwu miejscach. Pierwszą rzeczą, która przychodzi mi pierwszy do głowy, to jest to, że widzę tutaj wiele osób potrzebujących. Byłbym nieuczciwy moralnie, jako tato, gdybym nie widział tej rozpaczy w oczach tych kobiet i zmarzniętych dzieci, które rzeczywiście idą z tym przysłowiowym kurtakiem, smutne, zziębnięte. Bardzo się cieszę, że przyjechałem tutaj, dlatego że mogłem sobie wyrobić zdanie na temat tego, co się dzieje w Polsce, wie, że dezinformacja jest straszna. Ogromna. Mainstream często pomija pewną narrację, która pojawia się w środowiskach wolnościowych, a głównie chodzi mi o kolory flagi ukraińskiej, które zdominowały w ostatnich tygodniach naszą polską rzeczywistość. No właśnie, to trzeba powiedzieć, ani na terenie Węgier, ani na terenie Słowacji, a jechaliśmy przez obydwa kraje co najmniej półtorej godziny, nie było czegoś takiego, jak jest w Polsce, że wszędzie jest niebiesko-żółto, czyli flagi Ukrainy są wszędzie w Polsce. Tutaj nie ma czegoś takiego. Ja po prostu uważam, że tutaj pomaga się bardzo mocno, szczególnie na Słowacji, bo na Węgrzech pomaga się, ale bez szaleństw. Tam jest mniej uchodźców, przynajmniej dzisiaj, w tym dniu, w którym byliśmy. Tutaj właśnie, już na terenie Słowacji, w tym przejściu granicznym, no tutaj jest dużo ludzi, którzy przekraczają granicę, dużo uchodźców, dużo matek z dziećmi, dużo młodych ludzi, którzy zwyczajnie uciekają przed wojną. No i tutaj jest świetnie zorganizowana pomoc. Świetnie zorganizowana pomoc, wszystko jest, co trzeba, bez nadęcia, bez dorobienia do tego ideologii, tak jak to się dzieje w polskich mediach mainstreamowych. Nie ma tego wszystkiego. Czyli zawsze to, co mówimy, pomagać tak, ale z takim umiarem, bez szaleństw, bez wojen między sobą. Z tego tutaj nie ma, tego tutaj nie zauważyłem. Tutaj też jesteśmy teraz właśnie na Słowacji, ludzie przyjmują uchodźców do swoich domów. Większość uchodźców już ma zagwarantowane miejsce, gdzie będzie w najbliższych dniach mogło odpocząć i gdzieś, gdzie będą ludzie mogli spać. Tutaj w Słowacji jest tak zorganizowane, że jeżeli ktoś przekroczy granicę, to ma kilka dni na to, żeby się oficjalnie zarejestrować. No ale wcześniej też usłyszeliśmy od pracowników służby tutaj takiej cywilnej, że osoby, które wjeżdżają na Słowację i nie mają paszportów, to mają skanowane siatkówki i mają pobierane odciski palców. Czyli kraj robi wszystko, żeby zminimalizować ryzyko dostania się przez granicę Unii Europejskiej osób, które przyjeżdżają tutaj do nas nie dlatego, że uciekają przed wojną, tylko szukają po prostu lepszego życia. Tak, to znaczy po prostu zarządcy i Słowacji, i rządzący i Słowacji, i Węgier wiedzą, że oczywiście nie wszystkich da się sprawdzić, ale żeby zminimalizować jakiekolwiek zagrożenie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo wszystkich obywateli, którzy znajdują się na terytorium ich kraju. I to się tutaj dzieje i to było akurat bardzo miłym zaskoczeniem i smutnym z punktu widzenia nas jako Polaków, którzy troszczą się o swoje państwo, że w Polsce po prostu chodzimy, każdy może wejść jak chce, tutaj tak, aż tak łatwo nie jest. No i jeszcze kilka słów chciałem powiedzieć na temat tego, co widzieliśmy na Węgrzech, bo tutaj rzeczywiście jest bardzo dużo osób, uchodźców, którzy uciekają przed wojną, a na Węgrzech dzisiaj te zdjęcia, kochani, które pokazywaliśmy na początku naszego materiału, z miejscowości granicznej, no samej granicy węgiersko-ukraińskiej, gdzie prawie nie było nikogo, no po prostu wstrząsnęły mną. Troszeczkę tak poczułem się i tak od razu zadałem sobie pytanie, dlaczego bierzemy ten cały ciężar, mówię o polskich, o Polakach, o Polsce, na siebie. No tam nie było nikogo. Garstka ludzi, może 50, może 100 osób na dworcu kolejowym. To w porównaniu do tego, co widzimy w Przemyślu przez 24 godziny na dobę,
no to jest po prostu nic, to jest nic. Więc tak sobie pomyślałem, ale słuchajcie, nie narzucam wam jakiegoś toku myślenia. Chciałbym, żebyście wyciągali wnioski sami, bo tak naprawdę po to, że przyjechaliśmy z Grzegorzem, żebyście zobaczyli to, co nagraliśmy. Nasz gorący komentarz tego, co widzimy tutaj i co widzieliśmy na Węgrzech, więc wyciągajcie wnioski sami i sami zadawajcie ciężkie pytania. A ja na koniec zwrócę się do Ukraińców, Piotrze. Ukrainko i Ukraińcu. Polska obecnie i nasi rodacy udzielają wam pomocy, która jest absolutnie niespotykana na skalę światową. Tak. Przyjmujemy was do domów, oddajemy wam akademiki. Mamy wiele rozterek i pamiętamy wiele historycznych wydarzeń, które wiele razy były ciężkie między naszymi narodami. Pamiętajcie, co się teraz dzieje i popatrzcie proszę na to, w jaki sposób Polacy wyciągają do was pomocną dłoń. Negujemy wojnę, wojna jest obrzydliwa. Nigdy nie jestem miłośnikiem używania siły jako argumentu, zwłaszcza w sytuacji, kiedy chodzi tutaj o kobiety i dzieci. Pamiętajcie, że wam pomagamy i oby to, co się teraz dzieje, przyniosło w przyszłości coś historycznie dobrego, bo wiem, że z tym było równie. No, dołączam się do tego apelu, ale tak naprawdę proszę Polaków, żeby wyciągali wnioski, żeby analizowali to, co im podają media mainstreamowe, bo to nie jest tak, jak oczywiście one mówią, jak się jedzie na te granice i się to wszystko. To cierpienie ludzkie, widzi się po prostu te kwestie, które dzieją się przy każdej wojnie, a szczególnie właśnie to, co zobaczyliście na Słowacji. To zdrowy rozsądek pomagali. Naprawdę, świetnie wszystko przygotowane. Organizacje, które czekają, aby pomóc, władze lokalne, które są przygotowane, policja, która wie, że ma pomóc, ale nikt tutaj po prostu nie robi z tego obowiązku narodowego. Nikt z tego nie robi po prostu rzeczy, która nigdy w historii jakichkolwiek konfliktu i uchodźców, którzy zawsze byli, się wydarzyła wcześniej. No, powiem tylko tyle. Dużo do myślenia daje to, co się, to zobaczyliśmy przez ten dzień na obydwu granicach. Dużo do myślenia daje. No i mam nadzieję, że Polacy szybko wyciągną z tego wnioski. A w Polsce tak samo często jak na Węgrzech widzieliśmy flagi powiewające węgierskie, to byłoby również dobrze, gdybyśmy mieli możliwość również spoglądania o wiele częściej. Nie zapominajmy, kim jesteśmy, jakie są nasze barwy narodowe, bo z tego zawsze byliśmy dumni, zawsze o to walczyliśmy, więc nie zapominajmy. Uciekinierom oferujemy pomoc, natomiast serdecznie dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami, bo tak naprawdę robimy to z Piotrkiem i z moją Alą właśnie dla was, żeby zobaczyć, jaka jest prawda, bo tylko prawda jest ciekawa. Tak, no i teraz tak naprawdę możemy rzeczywiście powiedzieć, jak to wygląda, bo widzieliśmy, dotknęliśmy, jak ten niewierny Tomasz włożyliśmy palec w ranę i widzimy, że każda historia ma, każdy kij ma dwa końce i my myślę, że możemy teraz podnieść czoło i powiedzieć, że wiemy, jak jest.